Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat odgrywania ról w życiu. I cofnę się jeszcze tylko troszeczkę do tematu tożsamości, o którym rozmawialiśmy wczoraj. Jeżeli nie widziałeś tego filmu, koniecznie obejrzyj go później, zapisz sobie do obejrzenia. I tak samo wróć się jeszcze do tematu odnośnie neuroplastyczności, bo to są dwa zajebiście ważne tematy, które łączą się z tym, o czym będę mówił dzisiaj. I tylko nadmienię, że jeżeli zrozumiesz, że to, co w tym momencie robisz, tworzy jakąś osobowość, jakąś tożsamość, czyli wpływa na to, jaki ty będziesz w przyszłości, tworzy przyszłego ciebie, to będziesz w stanie bardziej intencjonalnie patrzeć na swoje działania, ponieważ będziesz rozumiał, że to, co teraz robisz, albo tworzy tożsamość osoby, którą chcesz się w przyszłości stać, albo wręcz przeciwnie. I pomocnym tutaj pytaniem jest właśnie, kogo teraz tworzę, jaką tożsamość teraz buduję, kim się teraz staję poprzez to działanie, które w tym momencie robię. I drugim takim pomocnym pytaniem, o którym wczoraj nie wspomniałem, jest pytanie, jaką decyzję podjęłaby osoba, którą chce się stać w przyszłości? Innymi słowy, kiedy stoisz na jakimś rozdrożu, chciałbyś coś zrealizować, ale masz, czujesz jakiś opór, to zadaj sobie pytanie, co zrobiłby człowiek, którym ja dopiero chcę się stać? Co zrobiłby ten ktoś, kim ja chcę być? I to ci pomoże podjąć właściwą decyzję. Decyzję spójną z tym, kim chcesz się w przyszłości stać, ponieważ dla tej osobowości, dla tej tożsamości, którą dopiero będziesz, pewne działania są naturalne, a inne nie. I jeżeli rozumiesz te dwa tematy, o których wspominaliśmy, czyli neuroplastyczność i tożsamość, to dzisiaj też odnajdziesz się w tej treści. I podam ci przykład na początek. Byłem na siłowni dzisiaj i miałem strasznie kiepski dzień ze względu na to, że czekają mnie badania. Nie mogłem wziąć ani przedtreningówki, ani żadnej kawy, nie wyspałem się i tak dalej. No nieważne, w każdym razie poszedłem i to był kiepski trening. Naprawdę to był bardzo, bardzo ciężki trening. I złapałem się podczas tego treningu, że popatrzyłem w lustro i zobaczyłem, że jestem człowiekiem dzisiaj zmęczonym. To znaczy nie tylko czuję się jako ktoś, kto jest zmęczony, ale rzeczywiście to widać. Innymi słowy, złapałem się na tym, że ja zachowuję się jak człowiek, który nie ma siły. Czyli realizuję tożsamość człowieka, który ma kiepski dzień. Więc ja ci to powtórzę jeszcze raz. Złapałem się na tym, że to rzeczywiście widać. Czyli zacząłem się zastanawiać, ok, czyli czuję się kiepsko, nie mam siły, więc co ja robię? No i okazuje się, że mam smutną minę, siedzę trochę przygarbiony, snuję się po tej siłowni jak za karę i tak dalej. I zacząłem się zastanawiać, ok, to może spróbuję zmienić swoje myśli, spróbuję się bardziej zmotywować. Może nie do końca to zadziałało, spróbowałem zmienić trochę swoje emocje. No samopoczucia nie oszukasz, bo jeżeli jesteś zmęczony, trochę ciężko to oszukać, ale możesz się bardziej uśmiechnąć, możesz pewne rzeczy zrobić, żeby troszkę ten nastrój poprawić. No ale mimo wszystko, co najbardziej poprawiło mi dzisiejszy trening, to było zrozumienie, że ok, to w takim wypadku spróbuję zagrać osobę, która ma dobry trening. Czyli zagram dzisiaj kogoś przed samym sobą, kto ogarnia dzisiaj dobry trening. A jak taki ktoś się zachowuje? Czy on się snuje po siłowni? Czy ma smutną minę? Czy wygląda na zmęczonego? No nie, on jest uśmiechnięty, on sobie energicznie chodzi, on sobie gdzieś tam słucha energicznej muzyki i tak dalej. Zachowuje się zupełnie inaczej niż ktoś, kto jest zmęczony życiem. I w momencie, w którym zacząłem odgrywać taką rolę przed samym sobą, bo to nie chodzi, żeby jakoś bardzo udawać, tylko po prostu wyobraź sobie, że jesteś aktorem, który ma zagrać rolę gościa, który jest zmotywowany do treningu. I to pomoże ci, ponieważ twoje działania, kiedy będą inne, to reakcje fizyczne twojego organizmu też będą inne. W związku z czym wpłynie to na twoje emocje oraz na twoje myśli. A to z kolei sprawi, że będziesz coraz mniej udawał, ponieważ te działania będą coraz bardziej naturalne. Coraz bardziej naturalnie będziesz gościem, który ma dzisiaj dobry trening. W związku z czym będzie to się wszystko nakręcało i będzie ci coraz łatwiej udawać, coraz łatwiej grać oraz będziesz coraz lepiej się czuł i coraz inaczej myślał o sobie i o tym treningu. I to jest właśnie strategia, którą chcę ci dzisiaj sprzedać, czyli podejść do tego jak do gry aktorskiej. Czyli jeżeli masz coś do wykonania i jest to zadanie trudne, na przykład miałbyś jakiś cel postawiony przed sobą, chciałbyś coś zrealizować i jest to dla ciebie działanie trudne, to wyobraź sobie, że nie jesteś kimś, kto chce zrealizować ten cel, tylko jesteś aktorem, świetnym aktorem, który ma zagrać kogoś, kto realizuje ten cel, kto jest absolutnie pewien, że ten cel zrealizuje, kto jest absolutnie pewien jakości swojego działania.
Jeżeli przykładowo byłbyś piłkarzem, mógłbyś zagrać najlepszego piłkarza na świecie. Kogoś, kto przy każdym strzale jest pewien tego, gdzie poleci piłka. Kogoś, kto jest pewien swoich umiejętności, tak dalej. Tak jakby kamera miała pokazywać tylko twoją grę i jakby widzowie na ekranie, którzy będą oglądać ten film, mieliby widzieć tylko twoją grę, a niekoniecznie jej rezultat. Czyli miałbyś zagrać osobę, która w pełni jest pewna tego, co robi, pewna swoich umiejętności, swoich działań. I dzięki tej pewności, dzięki temu, że będziesz grał taką osobę, to twoje wyniki będą lepsze, ponieważ tak się musi po prostu stać. I to jest strategia, którą chciałbym, żebyś sobie wypróbował i zastosował, bo dzięki właśnie temu, że zmieniamy swoje działania, zmieniają się nasze emocje i nasze myśli, w związku z czym zdejmujemy też z siebie presję i no, cały wynik idzie do góry, bo my skupiamy się tylko na procesie. O tym już rozmawialiśmy też w niektórych filmach. I to jest właśnie strategia, która pomaga skupić się w pełni na procesie. Bo ty nie skupiasz się na wyniku, tylko skupiasz się na tym, żeby jak najlepiej zagrać kogoś, kto realizuje daną rzecz w najbardziej pewny siebie sposób. Kogoś, nie wiem, zagrałbyś idealnego piłkarza. Zagrałbyś kogoś, kto. Zagrałbyś na przykład pisarza, gdybyś chciał napisać książkę. Zagrałbyś jakąś osobę, która już zrealizowała ten cel. Jest mistrzem świata w tym, co robi. I ty po prostu twoim zadaniem jako aktora jest to zagrać, czyli odtworzyć zachowania, które ta osoba realizuje, odtworzyć jej postawę, odtworzyć jej pewność siebie, odtworzyć jej myślenie, sposób zachowania. A te wszystkie rzeczy przełożą się oczywiście na wynik. To był kolejny materiał z serii Codziennie Lepszy. Jeśli ci się podobało, to zostaw łapkę, komentarz i suba. I pamiętaj, żeby być codziennie lepszym. Trzymaj się, hej!